Jaką receptę miał Donald Tusk i Platforma Obywatelska dla firm, które miały problemy? Otóż recepta była bardzo prosta. Ludzie na bruk, nie robić nic, prywatyzować. A tak naprawdę prywatyzacja bardzo często oznaczała zezłomowanie przedsiębiorstwa. Przypomnijmy to, ponieważ dzisiaj pan Donald Tusk stroi się w piórka obrońcy pracowników. Drodzy pracownicy w różnych zakładach pracy, przypomnijmy sobie, jak było, tę długą listę niszczonych zakładów pracy. Ja wspomnę tylko o kilku. Emalia, Olkusz, Autosan, krośnieńskie fabryki szkła, albo cukrownia Łapy, albo u niego tam w Mateczniku hydrobudowa Gdańsk. Drodzy gdańszczanie, hydrobudowa Gdańsk. Albo stocznie szczecińskie. Przypomnijmy sobie te wszystkie likwidowane zakłady pracy. Tę pracę za 5 zł za godzinę. Tą wielką falę bezrobocia. Trzecią wielką falę bezrobocia. To nie tak dawno, raptem 9-10 lat temu, kiedy bezrobocie sięgało prawie 15%. 2 300 000 ludzi bez pracy. Tusk znaczy bezrobocie. Tusk, premier polskiego bezrobocia.